Hej, witajcie moi kochani, z tej strony Mr. Bobru. Witam was w kolejnym materiale z gry The Walking Dead, Żywe Trupy. Epizod trzeci, odcinek bodajże piąty. Jak pamiętacie, ostatnio zgarnęliśmy dwie nowe osoby do drużyny. Jest to Omid oraz ta druga, cholera, nie pamiętam ich imion. Nie wiem, czy to Omid, on się nazywa, czy nie. Mieliśmy odblokować tam drogę, bo cysterna zagradzała drogę, przez którą przyjeżdżał nasz pociąg. W międzyczasie Klementynka nauczyła się strzelać, była arce na stacji. Oprócz tego nasz nowy towarzysz ma uszkodzoną nogę. No i teraz wracamy praktycznie do tego samego momentu, w którym skończyliśmy poprzednio odcinek. Odrobinę wcześniej, bo musiałem jeszcze raz tą scenkę obejrzeć. I właśnie w tym momencie zakończyliśmy odcinek. O, w tym o. Nie, jeszcze nie w tym. Zaraz będzie to ci wybór. Znajdziemy. I teraz chyba już będzie coś... O, właśnie. Bądźmy szczerzy. What we're supposed to do isn't clear anymore. I'd give anything to go back to fighting over the motel. Me too. I'll leave you to your thoughts. She's out cold like I've never seen. O, krótkofalówka zaczyna działać. Wiedziałem. Klementynka nas w chuja cięła. Kontaktowała się z czymś. Ktoś oszukuje Klementynkę, że tam są jej rodzice. I przez co będzie mieli przesrane, bo ona myśli, że ona idzie do rodziców. A tak naprawdę, ale przesrane. O, koniec! Nie wierzę. We're almost at the river. You want to get on a boat? You want to wait around till the walkers figure out we're here? We need to focus on finding the boat right now, Clem. Like we talked about on the train. I don't know how much longer he can keep on like this. If his leg gets any worse, we're gonna have to carry him. Or leave him. If I were you, I'd get out of the street. Now, who the hell is this? Answer me, damn it! So when were you gonna tell us about the radio? Who have you been talking to? Dowiemy się z kim? You understand? I will kill you. Za każdym rogiem. Słuchajcie, no straszliwie głupio wyszło, bo ile ten odcinek ma? O, zacznijmy decyzję. Czy zastrzeliłem? 58 osób zastrzeliło, nie zastrzeliło, tak jak ja. Czy zostawiłem Lili? 58% raczej nie zostawiło. Czy walczyłem z Kenem? Aż 46% osób walczyło z Kenem. 56. Zdziwiony jestem. Tylko 20% nie zastrzeliło Ducka? Też jestem zdziwiony. I 41% nie pomogło. 41% pomogło dla Omida. Nie pomogło dla Omida. No dziwne decyzje. Znaczy się, no cóż, odcinek ma 4 minuty. To nie będzie odcinek piąty, tylko będzie po prostu dogrywka odcinka czwartego. To będzie taki krótki materiał, one wyjdą w sumie razem. Przepraszam, że tak wyszło. Jakbym wiedział, że to jest koniec, to bym po prostu inaczej to rozegrał kompletnie. Teraz już mam zrenderowany poprzedni odcinek i nic nie mogę zrobić. Tak więc nie przedłużając, no cóż. Czekamy na spolszczenie do czwartego epizodu. Mam nadzieję, że wyjdzie szybciutko. Póki co, no dzięki wam za uwagę. Przepraszam, że tak wyszło jeszcze raz. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Zapraszam na kanał. I do innych moich serii. Tak więc trzymajcie się ciepło. Fani zombie. I hej.